Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mój ulubiony temat, czyli World of Warcraft umiera. A nie, to Alliance umiera! No cześć, jakiś czas temu robiłem film na temat tego, dlaczego Polacy w większości grają w Hordzie. No to trudno temu zaprzeczyć, większość najlepszych gildii jest w Hordzie, dużo Polaków jest w Hordzie i nawet teraz w komentarzach pewnie będzie wylew. Hordę, hordę! Robię już na ten temat film, znajdziecie go tutaj w prawym górnym rogu pod ikonką i. No i tam właśnie poruszyłem też temat dysbalansu między frakcjami, jako że to nie tylko tyczy się u nas tutaj w Polsce. Natomiast ta sytuacja z dysbalansem zaczyna powodować poniekąd problemy i dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, czy Alliance umiera. Od razu chciałbym zaznaczyć, że wszystko tutaj bardziej tyczy się takiego community oraz graczy, a nie lore. Lore to jest zupełnie osobna sprawa i pod względem lore Alliance może być lepsza, Horda może być lepsze, to już jakby jest w kwestii developer. Natomiast bardziej chodzi mi tutaj o transfery do Hordy. Ile osób właśnie pojawia się w Hordzie, jak wygląda infrastruktura rajderska, czy właśnie samo PvP. Zacznijmy od takiej małej ciekawostki. Jeśli chodzi o początki World of Warcraft, to w większości ludzie wybierali Alliance. To była o wiele większa frakcja i dopiero gdzieś tak w okolicach The Burning Crusade, gdy do Hordy dołączyły Blood Elfy, no to ten dysbalans we frakcji zaczął się nieco bardziej stabilizować, no i elfy poniekąd wypełniły tą lukę. No i też sprawiło, że stała się to bardziej popularna frakcja. Nie wiem, czemu akurat Blood Elfiki aż tak mocno wpłynęły, natomiast do dziś dzień możemy zauważyć, że Blood Elfy to jedna z najbardziej popularnych ras, jeśli chodzi o graczy Hordy. No dobra, ale skąd pojawił się taki dysbalans? Dlaczego po stronie Hordy pojawiło się tak dużo graczy? Dlaczego ludzie transferują się tam? Tutaj jest akurat bardzo dużo czynników i jednym z takich ważniejszych na początku czynników były racjale. Rasowe umiejętności, no tutaj możemy chyba śmiało powiedzieć, że Horda ma o wiele, wiele lepsze te racjale, jeśli chodzi o PvE. No i w którymś momencie nawet stały się lepsze do PvP. Więc no tutaj nie będę się wdawał w jakieś szczegóły, natomiast na wyższych poziomach rajderskich, gdzie liczy się nawet najmniejszy procent, ułamek procenta, gdzie to może stanowić, czy zabijemy danego bossa pierwsi na świecie, czy nie, to jest bardzo ważne. No i po prostu, jeżeli chodzi o casualowy gaming, nie będzie to aż tak ważne, jakakolwiek rasa, czy to Alliance, czy Horda będzie dobra. Natomiast jeśli chodzi o pro riding i scenę pro rajderską, no to na pewno tutaj na takie nawet najmniejsze procenciki będzie się zwracać uwagę, stąd też możemy zobaczyć tendencję lepszych, najlepszych na świecie gildii właśnie do transferowania się na stronę Hordy, czy też po prostu bycie po stronie Hordy, dlatego że jest to o wiele bardziej opłacalne i jest więcej bonusów. Nawet Sko, jeden z właśnie najlepszych graczy PvE, który jest w najlepszej gildii na świecie, która nazywa się Method, powiedział, że racjale Hordy są po prostu lepsze, dlatego też grają w Hordzie, nawet jeżeli to nie jest jakiś taki duża zmiana, to tak czy siak jest to po prostu dodatkowy procent, który można zgarnąć. Co do PvP, no to tutaj akurat sytuacja miała się w drugą stronę, czyli zazwyczaj to alianckie rasy nieco lepiej radziły sobie w PvP dzięki swoim racjalom. No i też mogliśmy to zobaczyć między innymi, dajmy na to, w Mists of Pandaria, gdzie bardzo, ale to bardzo dużo prograczy transferowało się na Alliance, żeby pograć człowiekiem. Jako że Every Man For Himself, racjal, który on posiada, który wyciąga nas z CC-ków, pozwalał nam nosić dwa DPS-owe trinkety, zamiast tego trinketa, który właśnie wyciągał nas z CC. Więc w zasadzie mogliśmy powiedzieć, że mamy dzięki temu racjalowi 3 trinkety. No i było to bardzo, bardzo ważne, do tego stopnia, że nawet ja przetransferowałem się właśnie na Humana, dlatego że grałem troszeczkę PvP, no i na pewno to coś przysłużyło mi się. No ale też inne racjale też bardzo fajnie, gdzieś tam jakiś Stoneform, czy jakiś Shadow Melt, tego typu rzeczy są bardzo, bardzo dobre do PvP. Jednak gdy zerkniemy sobie już na Legion, to tutaj troszkę zaczęło się to odwracać. Nie dość, że Every Man From Himself dostał niezłego nerfa, to na dodatek zaczęły pojawiać się buildy na Hordzie, które były o wiele, wiele lepsze, które w drugą stronę właśnie odwróciło tą falę i teraz ludzie transferowali się właśnie na Hordę, żeby wykorzystać od chociażby racjal Orka, który w połączeniu z jego właśnie tym racjalem plus tą umiejętność z PvP, Hardiness, redukowało jeszcze bardziej czas trwania naszych efektów ogłuszających, więc robił to racjal i na dodatek jeszcze talent, więc mogliśmy w zasadzie o połowę praktycznie skrócić każdego stuna, co było naprawdę mega fajne, no ale myślę, że tutaj koronę przyjmuje Blood Elf ze swoim interruptem. Czytaj, można było po prostu używać Arcane Torrent do przerywania kastowania, więc mieliśmy naprawdę bardzo dużo opcji do tego, żeby przerwać ładowanie jakiegoś czaru, więc teamy Blood Elfów, najgorsze co może być. Więc jak sami widzicie, racjale też mają jakiś tam swój wpływ na rozgrywkę. No i tak jak Horda miała lepsze do PvE, Alliance nieco lepsze do PvP, tak to zaczęło się nieco zacierać i te
teraz Horda jest o wiele lepszym wyborem. Ale wspomniałem też o tym, że... Też parę razy mi się zdarzyło już wspominać o tym, że racjale dzisiaj nie są już problemem. Dzisiaj, powiedziałbym, jest już po ptakach i racjale tak naprawdę niewiele zmienią, bo będzie bardzo trudno właśnie odkręcić tą całą sytuację. Zerknijmy teraz na taką graficzkę. Proszę bardzo, mamy graficzkę i teraz mamy stronę Alliance i stronę Hordy. Co te dwie frakcje mają? No mają swoje rasowe umiejętności. Mamy tutaj rasową umiejętność, tutaj też jest rasowa umiejętność. No i teraz okazuje się, że jedna z frakcji ma nieco lepsze te racjalowe umiejętności. I w tym przypadku jest to rzecz jasna Horda. No i teraz dołóżmy do tego parę lat, już 5-6 lat właśnie takiego dysbalansu, czy nawet jeszcze dłużej. I okazuje się, że dosyć dużo osób zaczęło grawitować właśnie w tamtą stronę. I teraz możemy dołożyć po stronie Hordy więcej ludzi. Dlatego, że ludzie albo transferowali, albo wybierali właśnie tamtą frakcję, albo po prostu dołączali do swoich znajomych, którzy już tam dołączali właśnie z powodów racjali. I stało się tak, że teraz jest tam więcej ludzi. Przez to, że jest tam więcej ludzi, pojawia się tam kolejny punkt, czytaj, infrastruktura rajderska. Jako, że jest tam o wiele więcej ludzi, na dodatek mamy nastawione nieco bardziej na PvE, czy też o wiele lepsze po prostu racjale, w ten sposób tworzą się gildie, no i te gildie osiągają lepsze wyniki i w ten sposób po prostu pojawia się więcej możliwości nagrania nie tylko PvE, ale i też PvP, przepraszam. Więc stąd też mamy teraz infrastrukturę. Więc teraz mamy tak mniej więcej 3 do 1, jeśli chodzi o ten dysbalans. No i teraz możemy powiedzieć, co z tym wszystkim można zrobić. No, myślę, że tutaj jest sytuacja naprawdę bardzo trudna, bo zerknijmy jeszcze raz sobie na tą grafikę. Jeżeli teraz będziemy chcieli zmniejszyć rolę racjali, tak? Czyli po prostu albo, dajmy na to, usuwamy kompletnie racjale. Nie będzie rasowych umiejętności, wiem, byłoby to naprawdę słabe, ale zobaczmy teraz, jak wygląda ta grafika. Wygląda w ten sposób, że po stronie Hordy nadal mamy więcej ludzi i mamy lepszą infrastrukturę, stąd też nic tak naprawdę nie trzyma nas, albo nie zachęca nas do tego, żeby przejść sobie po prostu na Alliance, no chyba, że ktoś potraktował by to na zasadzie, okej, nie muszę już teraz być w Hordzie, mogę sobie iść do Alliance, bo teraz nie będzie takiego dysbalansu, ale myślę, że byłby to naprawdę niewielki procent graczy, który właśnie w ten sposób by po prostu to wykorzystał i jako, że nie musi siedzieć w Hordzie, to idzie do Alliance. To byłoby słabe. Zmniejszenie roli tych racjali, czyli troszeczkę ich ponerfienie i pobalansowanie też nie byłoby jakimś idealnym wyborem. Jedyną opcją, jaką widzę w tym momencie, jest na przykład podboostowanie racjali Alliance do takiego stopnia, że byłyby one poniekąd OP. Trzeba byłoby je albo zmienić, albo podboostować. Natomiast myślę, że byłoby to bardzo słabe rozwiązanie, mimo że efektywne, to bardzo słabe, dlatego że po pierwsze, nikt nie chce takiego dysbalansu robić w drugą stronę. Jakby to, że ktoś przeszedł na tamtą frakcję, bo były tam lepsze racjale, czy też po prostu już była tam infrastruktura, ci ludzie nie powinni być karani w ten sposób, że teraz wasze racjale są słabe, a tamtej frakcji są lepsze, bo wasze były lepsze przez jakiś czas. To nie jest rozwiązanie, byłoby to strasznie niefajne zachowanie. No i też z drugiej strony byłby to proces, który raz jeszcze musiałby trwać latami, aby po prostu ludzie powoli konwertowali się właśnie w tą drugą stronę. Jakie są następstwa tego dysbalansu? Czy ta frakcja rzeczywiście umiera? No możemy sobie zerknąć chociażby na artykuł, który znajdował się teraz na WoWheadzie jakiś czas temu i była tam analiza frakcji, jeśli chodzi o rajdy Uldir oraz o poprzednie dodatki. I możemy teraz na grafice zobaczyć, że na tierze Uldirowym 26 gildii Alliance przetransferowało się na Hordę, natomiast z Hordy do Alliance przetransferowała się tylko jedna gildia. Więc no tutaj możemy zobaczyć, że jest to troszeczkę taki wynik dosyć rażący, zwłaszcza, że gdy popatrzymy sobie na resztę raid tierów, no to tak czy siak możecie zobaczyć, że tendencje bywają dwuznaczne, takie raczej wybalansowane. Wiadomo, że większość jest tutaj po stronie Hordy, bo nie było raz chyba tylko w Hellfire Citadel więcej przetransferowało się z Hordy do Alliance, natomiast tutaj no to jest takie trochę zatrważające, nie sądzicie? Jednym ze sposobów, na których Blizzard chciał zachęcić graczy powrotem do Alliance, czy też do zagrania na Alliance, było to Cutting Edge Gehun, czy też Hall of Fame. Ogólnie chodzi o to, że obydwie frakcje mają swój achievement. Jest po stronie Alliance i po stronie Hordy i są to tak zwane Hall of Fame, czyli pierwsze 100 gildii, które osiągnie Gehuna, czy też zabije Gehuna na Mythicu, dostaje właśnie taki Hall of Fame. I to w zasadzie miało jakoś tam obrócić tą skalę, natomiast okazuje się, że wyszło w drugą stronę. No i rzecz jasna, Alliance
elegancki gildie nadal sobie gdzieś tam radzą i już ten Hall of Fame gdzieś tam dobili, czy też dobijają. Natomiast jeśli zerkniemy sobie chociażby na ukończenie rajdu, ile gildii ukończyło rajd stosunkowo w procentach, no to możemy zobaczyć, że zazwyczaj w historii wyglądało to w ten sposób, że 60% gildii kończyło właśnie po stronie Hordy dane rajdy, natomiast tak mniej więcej 40% kończyło właśnie w Alliance. Natomiast teraz, gdy zerkniemy sobie na Uldir, możemy zobaczyć, że ten rating został jeszcze bardziej zaburzony, przez co 70% gildii ukończyło w Hordzie dany rajd na Mythicu, natomiast tylko 30% w Alliance. Jest to ogromna tendencja spadkowa, no i nawet możemy zobaczyć, że Cutting Edge, czy też Hall of Fame nie do końca pomógł i nie do końca wypalił. Jeśli właśnie chodzi o taki balans, rzecz jasna, może w przyszłości będzie to troszkę bardziej zachęcało graczy. Im więcej graczy będzie w Hordzie, tym trudniej będzie zdobyć ten Cutting Edge, więc może ludzie będą przechodzić do Alliance, żeby sobie zdobyć Cutting Edge'a czy też Hall of Fame. Natomiast myślę, że to jeszcze musi troszkę potrwać, żeby dokładnie to zweryfikować. Niemniej jednak możemy zobaczyć, jak wygląda po prostu ten desbalans. Jeśli chodzi o rajdowanie i scenę rajderską, no to chyba nie jest jakiś news. Więcej atrakcyjniejszych gildii, lepszych gildii znajduje się w Hordzie, jest bardzo dużo dobrych graczy, dobrych gildii PvP i ta sama infrastruktura wpływa na wybór graczy, że ludzie wolą właśnie pójść do tej Hordy i nie ma nic z tym złego, dlatego że no nikt nie chce grać po stronie frakcji, gdzie ani nie znajdziesz gildii, ani nie będziesz w stanie porajdować, czy też będzie po prostu trudno porajdować, stąd też pojawia się coraz bardziej taki dysbalans, który jeszcze bardziej się pogłębia. No i ktoś powie, a mnie to tam nie interesuje, takie granie perkele rajdowe, natomiast to też ma bezpośredni wpływ, jak wygląda chociażby PvP w otwartym świecie, czy jak wygląda generalnie ekonomia danej frakcji, jak wszystko gdzieś tam, to ma bezpośredni wpływ na wszystko. Od chociażby na przykład, żeby zachęcić ludzi, żeby w ogóle włączali War Mode, no to teraz Blizzard sprawia, że bonus za włączenie War Mode będzie wynosił mniej więcej 30%. No teraz wynosiło to jakieś 10-15%, natomiast tutaj możemy też zobaczyć, że to też nawet jeżeli jesteś graczem Alliance i włączysz sobie War Mode, to będziesz widział, jak wygląda ta dysproporcja, jako że tutaj jest też taki problem. Ludzie z Alliance wyłączają War Mode. Ludzie nie chcą grać ten War Mode, dlatego że jest bardzo duży dysbalans. Czyli wyobraźcie sobie, że jest mniej więcej równo. Troszeczkę, powiedzmy, Horda jest większa i Horda zaczęła napierać na Alliance. Alliance nieco słabło i ludzie po prostu zmęczeni tym, że idą do krainy i dostają totalny wpierdziel, bo nie mogą nawet nic zrobić, mają 5 graczy ze sobą, a po drugiej stronie jest 15, to stwierdzili, dobra, pierdziele, nie chcę tego bonusu, ja sobie wyłączę War Mode, będę miał przynajmniej spokój. Stąd też coraz mniej graczy Alliance właśnie włączało War Mode w świecie, dlatego że woleli po prostu święty spokój. A po stronie Hordy, skoro włączenie War Mode daje im jakieś tam bonusy, powiedzmy 10% więcej nagród i jest to o wiele łatwiejsze, bo jest mało graczy Alliance i nie ma jakiegoś takiego dużego zagrożenia, to jeszcze więcej graczy po prostu defaultowo włącza ten War Mode, a coraz więcej graczy Alliance wyłącza go. Więc żeby zachęcić tutaj graczy Alliance, no to właśnie ten War Mode będzie zwiększony do 30%. Czy coś się zmieni? Nie wiem, 30% to już jest dosyć znaczna nagroda, ale jak to będzie wyglądać, szczerze mówiąc, nie wiem. No, ale to przede wszystkim, to najlepiej, bo Horda to najlepszy klimat jest, najlepszy ten... To myślę, że jest taka subiektywna sprawa. Ja myślę bardziej, że ten dysbalans jest powodowany właśnie tą atrakcyjną stroną Hordy, czy tej infrastrukturą. Więcej gildii, więcej możliwości, więcej fanu możliwe dzięki temu, mniej zagrożeń i tego typu rzeczy sprawiają, że po prostu lepiej iść do Hordy. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o mój odcinek. Co można z tym zrobić? Szczerze mówiąc, nie wiem. To jest robota Blizzarda, żeby to jakoś wybalansować. Niemniej jednak, jeśli tak dalej to będzie postępować, to rzeczywiście Alliance nieco się zapadnie w sobie. Jako że w którymś momencie już nie będziemy w stanie, Alliance nie będzie w stanie w ogóle jakkolwiek być kompetytywne. Wiecie, będą jacyś narwańcy, którzy będą robić sobie tam swoje, wiecie, PvP, PvE i będą sobie radzić dobrze. Natomiast infrastruktura sprawi, że niedługo będzie po prostu trudno zrobić nawet heroik, bo coraz więcej słabych graczy pozostanie w Alliance, casualowych graczy, natomiast ci hardkorowcy będą właśnie przechodzić w tamtą stronę, więc będzie jeszcze trudniej, aż w którymś momencie będzie to miało wpływ na każdy aspekt gry. No i to tyle. Macie jakieś pomysły, co by można było z tym zrobić? Napiszcie na dole w komentarzach i też napiszcie, po której stronie wygracie i czy przetransferowaliście się chociażby na przykład do Alliance, czy do Hordy. To tyle. Dzięki wiem wielkie. Ten materiał to nie był żaden hejt na Hordę, żeby ktoś sobie nie pomyślał. Nie jest to jakieś faworyzowanie Alliance, jest to po prostu mówienie o suchych faktach. Ocencie film, mam nadzieję, że wam się podobało. 2000 łapek w górę, robimy kolejny odcinek.
Nie no, to żartowałem. Ale trzymajcie, pa, pa.